Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Przed chwilą widzieliście trasę łazienkowską i o niej też niedługo zobaczycie film, jednakże to jeszcze za kilka dni. Bo dziś wygłosowaliście na moim serwerze na Discordzie, że ma być film o placu na rozdrożu. Bo faktycznie on aktualnie rozpoczyna się z przebudową, a właściwie rozpoczyna się jego przebudowa. Najważniejsze zmiany to dobudowa, właściwie budowa nowych wind bezpośrednio na przystanki tramwajowe. Tak będą wyglądać, macie parę wizualizacji, jak to wszystko będzie się prezentować po tej całej przebudowie. Część przejść podziemnych zostanie zlikwidowana, w ramach tego powstaną nowe drogi rowerowe, nowe przejazdy i infrastruktura rowerowa ma być połączona z pozostałą siecią rowerową. Tak wygląda cały projekt, natomiast pomijając to, będzie powstawać w tym samym czasie pomnik. Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jednakże on jest zatalizowany zupełnie oddzielnie, ale o nim też powiem, żebyście wiedzieli po prostu co i jak. No po kolei, jak wygląda ta inwestycja i co się najważniejszego zmieni. Najważniejsze zmiany to jest to, żeby faktycznie na przystanki, które się znajdują teraz na poziomie minus 1, można było dojść dla wszystkich. Aktualnie tylko i wyłącznie można zejść po schodach, które też będą realizowane w ramach tej przebudowy, czyli będą przebudowane, ponieważ są już trochę wyeksploatowane, jak to ZDM podkreślił. Natomiast pomijając schody, które będą wymienione, to będą też windy, po jednej windzie na każdy przystanek autobusowy. I tutaj jest mój pierwszy element, który muszę się przyczepić. Szkoda, że nie pojawią się windy i schody po drugiej stronie. Po tej stronie, żeby było po prostu przejście dołem i wyjście po drugiej stronie. Dzięki temu byłoby lepsze połączenie, jeżeli chodzi o przystanki i komunikację tutaj pomiędzy przystankami na samej placu na górze. Bo można byłoby dojść do przystanków na dole, które się autobusowe znajdują, nie przechodząc przez przejście dla pieszych na górnej części, tylko po prostu przechodząc dolną częścią. Miejsce tam jest. Wbrew temu, co ZDM mówi, wystarczy tam przejechać się samochodem i zobaczyć, tam to miejsce naprawdę się znajduje, no ale no niestety to tak nie będzie teraz realizowane. Pomijając to, będzie też przebudowana cała sieć rowerowa, która się tu znajduje i wszystkie chodniki. Będą wyburzone przejścia podziemne. Po pierwsze, to, które tutaj widzicie, to jest tylko jedno przejście podziemne, całkowicie będzie wyburzone i w miejscach, gdzie aktualnie teraz są zejścia, będą drogi rowerowe i przejścia dla pieszych czy przejazdy rowerowe, tak żeby było to wszystko ładnie skoordynowane. Czyli po prawej stronie powstanie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Przy samej fontannie powstanie pewien pomnik, ale o nim za chwilę, bo zanim do niego dojdziemy, to zwróćcie uwagę, że po prawej stronie, tam kawałek dalej, jest jeszcze jedno przejście podziemne. To przejście podziemne jest aktualnie, z tego co pamiętam, zamieszkałe i jest wynajęte i ono zostaje. Nie jest całkowicie dostępne aktualnie dla kogokolwiek, jeżeli chodzi o pieszych, nie da się przez nie przejść. No i jest to aktualnie chyba lokal wynajmowany, z tego co wiem. Dlatego on zostaje. Chociaż nie będę ukrywać, że byłoby lepiej, gdyby tego typu wszystkie miejsca po prostu zostały wyburzone zarazem i ta infrastruktura była trochę spójna, bo w ten sposób mamy jedno przejście, które nie jest wykorzystywane, ale jest. No i tak to się trochę nie łączy. Całe przystanki autobusowe, wracając do nich, tutaj na dole, które się znajdują, właśnie będą miały windy, dokładnie w tym miejscu. A pomijając ten fakt, będą jeszcze miały nowe krawężniki i nawet jakieś elementy zieleni na samych swoich krańcach. Będzie też więcej miejsc do siedzenia, żeby było trochę wygodniej. Sam tutaj podjazd i ogólnie cała ulica w tym miejscu będzie zwężona do jednego pasa. Nie tak jak teraz mamy dwa pasy, więc tu będzie faktycznie zwężenie, tylko łącznie będzie dostrzeżenie do dwóch pasów w tym miejscu, kiedy się po prostu łączy z innymi ulicami, jak jest bezpośrednio będzie wjazd w ulicę Koszykową, tak jak teraz jest. Natomiast tutaj dalej będą już dwa pasy bezpośrednio wlotowe na sam plac na rozdrożu. Więc w tym miejscu to się już lepiej połączy. Same skrzyżowania w tym miejscu miarę się nie będą aż tak mocno zmieniać. W sensie oczywiście wiadomo, gdzie będzie można, to się pojawi więcej zieleni. Ścieżki rowerowe w tym miejscu, jeżeli chodzi o przejazd rowerowy, zmienią się i będą w tej lokalizacji, gdzie aktualnie jest przejście podziemne. Tutaj przejście podziemne i przejazd będzie poszerzony, bo ogólnie wszystkie przejazdy rowerowe, z tego co zrozumiałem od ZDM-u, na placu na rozdrożu są trochę za wąskie, więc to będzie przebudowane. A teraz w tym miejscu powstanie bezpośrednio przy fontannie pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. I to nie jest realizowane przez ZDM, to jest realizowane przez rząd w ramach rządowego programu Niepodległa. I to będzie realizowane w tym samym czasie, z tego co zrozumiałem, i w koordynacji jednocześnie z przebudową placu na rozdrożu i z budową tego pomnika. Wizualizację pomnika mogliście zobaczyć trochę wcześniej w filmie.
Natomiast wracając do przejść podziemnych, bo o nich jeszcze muszę powiedzieć, to jest to, iż w tym miejscu po prawej stronie widzicie to przejście podziemne, które jest niedostępne właśnie dla pieszych. Ono jest całkowicie zabudowane, ale jest i znajduje się tutaj. Co prawda jest odcięte aktualnie tam z niektórych wyjść, bo faktycznie tutaj już wykonawca wszedł na teren budowy, ale jest i się w tym miejscu znajduje. Też zwróćcie uwagę, że tutaj duża część tych dróg rowerowych, jak po prawej stronie, jest tylko i wyłącznie wyznaczona na zasadzie namalowaliśmy linię i tak jest. I tutaj tak to się nie zmieni. Ta linia namalowana po prostu z tą ścieżką rowerową w tym miejscu pozostanie, tylko i wyłącznie głównie elementy samego placu na rozdrożu są przebudowane, a wszystkie pozostałe elementy, jak ten park tutaj w tym miejscu widzimy, pozostanie taki, jaki jest. Czyli to, że tutaj nie mamy płyt chodnikowych, tylko jest asfalt i smoła, to w tym miejscu pozostanie, jakby ktoś z was był ciekawy. Ale nie będę ukrywać, że już w tym momencie jest całkiem zielony ten rejon. Natomiast sam plac oczywiście będzie jeszcze bardziej zielony niż jest aktualnie. Z tym, że żadnych drzew nie posadzą na samej płycie nad trasą łazienkowską. No umówmy się, drzewa muszą mieć gdzie zrobić swoje korzenie. A jeżeli będą w powietrzu i na dole będą jeździć samochody, to oczywiście to jest niemożliwe. Więc w tego typu miejscach po prostu będą albo krzewy, albo inne rośliny. Dużo trawy, no i zieleń oczywiście i drzewka się pojawiają w tych miejscach, gdzie po prostu jest to możliwe do zrealizowania. Nawet tutaj nie chodzi o to, że ten cały plac na wzgórzu jest objęty konserwatorem zabytków i jest to zabytek, tylko po prostu chodzi o to, że ze względów technicznych tego się nie da zrobić. Tutaj sam wjazd jeszcze, znaczy zjazd z trasy łazienkowskiej po lewej stronie pozostanie, będzie mieć jeden pas, będzie trochę lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o usystematyzowanie i przystanek autobusowy na górze pozostanie. Przystanki na dole, tak jak już powiedziałem wcześniej, będą trochę przebudowane w ramach tego, żeby były bardziej dostosowane dla wszystkich osób. Będą miały też krawężniki przystankowe, te nowe autobusowe, które się znajdują, żeby po prostu było wygodniejsze i bliższe dojście z przystanków. Same też przystanki, z tego co dowiedziałem się, będą lekko podwyższone, aby było wygodniejsze wsiadanie. Także tak mniej więcej wygląda ta cała przebudowa. Całkiem dużo, całkiem ciekawych informacji. Co mogę wam powiedzieć jeszcze z ciekawostek? Na pewno jesteście ciekawi, ile to wszystko kosztuje. Wykonawca jest, będzie totalizować za 20, prawie, no, trochę ponad 26 milionów złotych. Natomiast kiedy będziemy mieli to gotowe? No i tutaj trochę to ZDM dziwnie powiedział. W artykule, który czytałem sobie z kwietnia, jest informacja, iż budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Budowa właśnie się rozpoczęła i budowa sama ma trwać mniej więcej 1 rok, czyli 12 miesięcy. Natomiast tutaj jest napisane, że budowa się zakończy jakoś mniej więcej już na początku 2024 roku. I no zobaczymy, bo faktycznie to oznacza, że trochę może nawet mniej. Chociaż może elementy zimowe jeszcze nam tutaj wkroczą. Tak czy siak, to nie zmienia faktu, że mniej więcej za rok cały plac na zdorzu w tym miejscu już będzie zupełnie nowy. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale jutro w krakowskiej średnicy. Cześć!